Znajdujemy się na zajezdni tramwajowej na Franowie, najnowocześniejszej w Europie, największej na tą chwilę. Cały system, który steruje tą zajezdnią firmy PSI, DMS, powoduje ruch na zajezdni w systemie automatycznym. Jeżeli chodzi o całą zajezdnię, jest ona powierzchni 17 hektarów z halą postojową przystosowaną do parkowania w nocy 100 pociągów. Tak obrazowo można powiedzieć, że w halę postojową zmieszczą się 3 pełnowymiarowe boiska piłkarskie. W sumie na całej powierzchni zajezdni tramwajowej na Franowie jest 12,5 km torowiska. Są 103 zwrotnice zlokalizowane. Oczywiście jest wiele urządzeń, których nie ma na innych zajezdniach. Jest tutaj stanowisko do badania płaskich miejsc przy wjeździe z pętli. Każdy tramwaj, który przejeżdża, jest kierowany przez to stanowisko i w tym momencie automatycznie wiemy, czy nadają się koła do toczenia, czy nie. Przez ten system DMS istnieje taka możliwość, że po przejechaniu tego stanowiska bezpośrednio kierowany jest taki tramwaj na stanowisko tokarki podtorowej, gdzie są reprofilowane obręcze kół. Mamy oczywiście laserowy pomiar kół, nie ma na innych zajezdniach tego. Mamy dwie myjnie, jedną przejazdową, jedną taką stacjonarną, w zależności od stosowanych środków może być nawet tramwaj woskowany. Oczywiście mamy warsztaty bardzo dobrze wyposażone, tokarnia, stolarnia, wózkownia, gdzie naprawiamy wszystkie podzespoły do tych wagonów, których obecnie eksploatujemy, a na tej zajezdni eksploatujemy wszystkie wagony najnowocześniejsze, jakie mamy w MPK Poznań, czyli od wagonów Solaris Tramino poprzez Bety i teraz obecnie poprzez wagony Modelus Gamma. Jesteśmy we warsztacie tokarskim. Znajduje się tutaj kilka maszyn. Są dwie tokarki, na których toczymy. Na przykład poprawiamy śruby, jeżeli są gwinty popsute albo zniszczone. Na tokarce można dorabiać nakrętki, śruby, stworznie, tulejki, panewki. Stoi też frezarka. Można dofrezować różne części, które są potrzebne do tramwaju. Giętarka, na której można dogiąć potrzebne nam blachy. Jest też piła wiertarka, którą można wiercić wiertłami o różnej średnicy. Największe wiertło zakładane na naszą wiertarkę to jest Fi50, najmniejsze 1. Tam jest też takie nacięcia w środku, tak jak tu, nie? Że tą płetwa, bo też się nazywa płetwa, tu jest stożek, a tu jest płetwa. Płetwa musi wejść w ten rowek, nie? I tu jest, w tej wiertarce jest tak samo. Tu trzeba zablokować, że jakbyśmy puścili, żeby te wiertło nam nie wybiło, nie? Bo tak to nam wyleci, nie? Jak na przykład o. Teraz, żeby wiercić, to trzeba delikatnie podnieść do góry, bo teraz jest za nisko. I teraz to spuszczamy na dół. Robimy sobie na przykład tak mniej więcej na środku, nie? Chcecie wiercić? Dobra. To tu zamykamy, bo tu jak tą osłonę się otworzy, to się wiertarka wyłączy. Możesz próbować. Jeżeli nie będziemy chłodzić wiertła, to te wiertło się po prostu spali. Dla ciekawości wam powiem, że tutaj jest posuw w tej wiertarce i wystarczy tylko wcisnąć ten przycisk i puścić, ona pójdzie sama. No i przeszło na wylot. I teraz trzeba po prostu tylko nacisnąć. No. I żyjesz. Zdarza się, że aby odpowiednio dobrać wiertło do wiercenia danego elementu, należy zbadać twardość materiału, z którego wykonany jest obiekt. Dynamiczną metodą pomiaru twardości jest metoda LIBA, w której pomiar twardości wykonywany jest 5-gramowym bijakiem wyrzucanym w kierunku materiału przez urządzenie sprężynowe. Wynik pomiaru liczony jest przez układ elektroniczny na podstawie różnicy energii bijaka przed i po uderzeniu. Żeby nagwintować dany pręt na dany gwint, pręt musi być 0,2 mniejszy od normalnej średnicy
bo gwint się wygniata, nie? I tak. On potem dojdzie do normalnej średnicy, czyli tam na przykład M12, nie? Tak jak jest w tym przypadku. Jeżeli chodzi o otwory i wiercenie otworów, podany gwint do 10 się robi razy 8. Powyżej 10 już trzeba brać z tabeli. Jak gwintujesz, to dajesz na przykład 3 obroty w koło, potem pół obrotu z powrotem. I możecie gwintować. Obojętnie którą stroną? Czy... Obojętnie którą stroną, jak ci pasuje. Teraz jak już jest nagwintowany, to też muszę wracać, czy jadę normalnie? Nie, normalnie jedziesz do samego dołu. Aby zmierzyć gwint, używamy suwmiarki oraz wzorca gwintu. Wzorzec gwintu przykładamy do gwintu i dopasowujemy do jego skoku. Jeśli skok wzorca pokrywa się ze skokiem gwintu, odczytujemy wartość skoku ze wzorca. Podczas ręcznego wykonywania gwintu należy pamiętać, aby co 3 obroty odkręcić gwintownik o pół obrotu w przeciwnym kierunku. Gwint można wykonać również za pomocą tokarki. Toczenie to rodzaj obróbki wiórowej stosowany głównie do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów w kształcie brył obrotowych. Toczenie polega na oddzielaniu nożem tokarskim warstwy materiału z przedmiotu w celu uzyskania odpowiedniego kształtu i wymiarów. Tokarka może być również wykorzystana do wiercenia otworów i, jak wspomniano wcześniej, gwintowania. Na terenie zajezdni MPK Poznań znajduje się specyficzna tokarka służąca do przetaczania kół tramwajowych bezpośrednio na tramwaju. Pozwala to na wykonanie szybkich napraw kół tramwaju z wykorzystaniem bardzo precyzyjnych pomiarów i sterowanej komputerowo obróbki. Tramwaj najeżdża na stanowisko tokarskie, gdzie mierzone są wymiary kół i za pomocą noża tokarskiego eliminowane wykryte nieprawidłowości. Frezowanie to rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy zawsze wykonuje narzędzie, a ruch posuwowy, w zależności od konstrukcji obrabiarki, wykonywany jest przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany. Obrabiarka, na której wykonuje się frezowanie, nazywa się frezarką. Statyczna próba rozciągania jest jedną z metod badań wytrzymałościowych materiałów. Polega ono na osiowym rozciąganiu próbki ze stałą szybkością aż do jej zerwania. Próbką jest pręt o znormalizowanych wymiarach. Widoczny jest wykres zależności naprężenia od odkształcenia dla materiału ciągliwego. W początkowej fazie zależność jest liniowa aż do granicy proporcjonalności RH. Następnie dochodzi do osiągnięcia wyraźnej granicy sprężystości RSP, w którym odkształcenie staje się nieodwracalne. W kolejnej fazie dochodzi do nieliniowego płynięcia materiału. Próbka wydłuża się na całej długości. W dalszym etapie dochodzi do umocnienia materiału. Po osiągnięciu przez siłę wartości powodującej naprężenie RM w najsłabszym miejscu pojawia się lokalne przewężenie, szyjka. Chwilę później dochodzi do zerwania próbki. Eksperyment ten pozwala na obliczenie wielu istotnych parametrów materiału, takich jak wytrzymałość na rozciąganie, naprężenie rozrywające czy moduł Younga. Eksploatacja tramwajów nieuchronnie prowadzi do uszkodzeń elementów, z których są zbudowane. Materiały zużywają się z czasem. Dochodzi do różnego rodzaju uszkodzeń mechanicznych, zerwań, złamań, zniszczeń gwintu, zgięć konstrukcji. Część uszkodzeń, choćby uszkodzenia gwintu, można naprawić. Za pomocą gwintownika można ręcznie odtworzyć gwint w uszkodzonym elemencie. Warsztat zajezdni Franowo umożliwia wykonywanie kompleksowych napraw tramwajów, co zapewnia sprawne funkcjonowanie transportu publicznego w Poznaniu. Specjaliści z MPK Poznań opiekują się też takimi perełkami jak zabytkowy tramwaj z końca XIX wieku.
Wybrałem swój zawód, bo bardzo go lubię. Bardzo lubię toczyć, frezować. Metal niby jest twardy, ale jeżeli się wsiądzie na taką maszynę i zacznie się robić, to się ma władzę nad metalem.